Rozdział siódmy. Wróciwszy do domu, zastałem panią Danę, Kaltro, rozmawiającą z Joanną. Wydało mi się, że wyglądała mizernie i chorobliwie. To był dla mnie wielki szok. Proszę pana, powiedziała na wstępie. Biedactwo, ach, jakie biedactwo. Tak. To straszne, co musiała przeżyć ta biedaczka, nim targnęła się na swoje życie, przytaknąłem. Och! Pan ma na myśli panią Zminkton. Przypuszczałem, że i pani o niej mówi? Pani dane, Kaltrop wstrząsnęła głową. Naturalnie, że bardzo mi jej żal, ale to musiałoby się stać wcześniej czy później, nieprawda? Czyżby? spytała sucho Joanna. Pani dane, Kaltrop zwróciła twarz ku niej. O! Jestem tego zupełnie pewna, kochanie. Jeżeli ktoś jest zdania, że najlepszą ucieczką od trosk i kłopotów życia jest samobójstwo, to już rodzaj tych kłopotów nie odgrywa żadnej roli. Kiedykolwiek zetknęłaby się w życiu z czymś przykrym, zrobiłaby to samo. Istotnie jednak chodzi tylko o to, że ona była właśnie tego pokroju kobietą. Ja osobiście uważałam ją zawsze za osobę samolubną. Raczej głupią, trzymającą się mocno życia. Absolutnie nie ten rodzaj człowieka, którego by można zastraszyć, ale zaczynam sobie zdawać, niestety, sprawę z tego, jak mało w rzeczywistości wiem o ludziach. Bardzo mnie jednak interesuje, kogo pani miała na myśli, używając określenia biedactwo. Popatrzyła na mnie przez chwilę badawczo. Oczywiście, że kobietę która pisze te listy. Jeżeli idzie o mnie, odpowiedziałem sucho, to nie traciłbym dla niej tyle cennego czasu. Pani Dane Kaltrop pochyliła się nieco naprzód i położyła rękę na mym kolanie. Bo pan nie rozumie. A czy pan nie czuje? Niech pan sobie tylko wyobrazi. Niech pan pomyśli, jak rozpaczliwie. Jak głęboko musi się ktoś czuć nieszczęśliwy, ażeby się poważyć na pisanie takich listów. Jaki samotny, jaki odcięty od całej ludzkości. Na wskroś zatruty, zatruty jakimś jadem, który w ten sposób się uzewnętrznia. I dlatego robię sobie wyrzuty. Ktoś w tej okolicy jest strasznie nieszczęśliwy, a ja nic o tym nie wiem. Nie należy wtrącać się do czyichś spraw, nigdy też tego nie robię ale ta straszna, wewnętrzna rozpacz, podobna do zropiałej ręki, czarna i nabrzmiała. Gdyby ją można rozciąć i pozwolić spłynąć truciźnie, wszystko mogłoby być dobrze. Tak biedne, biedne stworzenie. Wstała, zbierając się do wyjścia. W głębi duszy nie zgadzałem się z nią. Nie odczuwałem żadnej litości, żadnego współczucia dla autorki anonimów. Spytałem jednak z zaciekawieniem: A czy domyśla się pani, kim może być ta kobieta? Zwróciła swoje piękne, zdziwione oczy w moją stronę. Cóż, może się domyślam rzekła ale oczywiście mogę się mylić, prawda? Wyszła szybko z pokoju. Po chwili wsunęła jeszcze głowę przez drzwi i spytała: Niech mi pan powie, dlaczego pan się właściwie nie ożenił. U każdego innego pytanie takie byłoby impertynencją, ale u pani dane, Caltrop czuło się, że po prostu taka myśl przyszła jej nagle do głowy i że istotnie chciałaby poznać przyczynę. A gdybym na to odpowiedział, rzekłem nieco ironicznie, że dlatego, iż nie spotkałem dotychczas odpowiedniej kobiety? Można powiedzieć i tak, odparła pani dane, Caltrop, ale czy to będzie dobra odpowiedź? biorąc pod uwagę fakt, że mnóstwo mężczyzn żeni się z nieodpowiednimi kobietami? Tym razem wyszła już na dobre. Wiesz, naprawdę uważam, że to wariatka, ale bardzo ją lubię. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie w wiosce boją się jej, rzekła Joanna. Przyznam ci się, że i ja się jej troszeczkę boję, bo nigdy nie wiadomo, co z niej wyskoczy mniej więcej. Ale uważam, że jej domysły są czasem świetne i jasne. Czy ty też uważasz, że ten, kto pisze te listy, jest głęboko nieszczęśliwy? Zapytała Joanna powoli. Nie mam pojęcia, co tajem zaczuje i co myśli. Gwizdzę na to, mówię ci. Żal mi tylko jej ofiar. Dzisiaj wydaje mi się dziwne, że zastanawiając się nad umysłowością zatrutego pióra opuściliśmy najistotniejszy element. Griffith nakreślił sylwetkę autorki jako osoby być może triumfującej. Dla mnie był to ktoś dręczony wyrzutami sumienia, przerażony skutkami swego dzieła. Natomiast w oczach pani Dane, Caltrop był to ktoś, kto cierpi. Ale nikt z nas nie zastanowił się nad tym oczywistym, nieuniknionym motywem. Albo może tylko ja jeden się zastanowiłem. Motywem tym był strach, bo ze śmiercią pani Symington listy przeszły z jednej kategorii do drugiej. Nie wiem, jak to wyglądało z prawnego punktu widzenia, przypuszczam, że Symington by to wiedział, jasne jednak było, że z chwilą, kiedy konsekwencją listów stała się śmierć, sytuacja autora zrobiła się znacznie poważniejsza. Nie mogło już być mowy o uznaniu tego za żart, gdyby sprawca został wykryty. Policja działała. Wezwano nawet do pomocy eksperta ze Scotland Yardu. Dla autora anonimowych listów pozostanie w ukryciu było teraz kwestią życia i śmierci. Następnego rana oboje z Joanną zeszliśmy na śniadanie stosunkowo późno to znaczy późno jak na zwyczaje panujące w Limstock. Była godzina dziewiąta trzydzieści, czyli że w Londynie o tej porze Joanna dopiero otwierała jedno oko, moje zaś na pewno były jeszcze zamknięte. Ale ilekroć pani patrycz pytała nas, czy śniadanie ma być o pół do dziewiątej czy o dziewiątej, ani Joanna, ani ja nie odważyliśmy się zaproponować jakiejś późniejszej godziny. Ku memu utrapieniu zobaczyłem Maime Griffith stojącą na progu i rozmawiającą z Megan. Ze swą zwykłą serdecznością zawołała na nasz widok. Halo tam, śpiochy. Ja jestem na nogach już od paru godzin. To już jej sprawa. Zrozumiałe, że doktor musi jeść śniadanie bardzo wcześnie, a jego obowiązkowa siostra powinna być przy nim i nalewać mu herbatę czy kawę. Ale to jeszcze nie powód, żeby przychodzić i natrząsać się z bardziej normalnych sąsiadów. Godzina dziewiąta trzydzieści to bezwzględnie nie pora na składanie wizyt. Megan wsunęła się z powrotem do jadalni, bo przypuszczam, że wizyta panny Griffith przerwała jej śniadanie. Powiedziałam, że nie wejdę do pokoju, rzekła i Gryfit, chociaż nie mogę zrozumieć, dlaczego ma być grzeczniej zmuszać ludzi do wychodzenia z pokoju i rozmawiania na progu, zamiast wejść i rozmawiać wewnątrz. Chciałam tylko spytać pannę Burton, czy mogłaby odstąpić nam trochę jarzyn na stoisko Czerwonego Krzyża na kiermaszu. Jeżeli tak, to przysłałabym samochodem owena, żeby zabrał. Pani jest bardzo rannym ptaszkiem, zauważyłem nie bez złośliwości. Kto rano wstaje? Temu pan Bóg daje, odpowiedziała i my: O tej porze najłatwiej można ludzi zastać w domu. Idę stąd jeszcze do pana Pej. A dziś po południu muszę wpaść do Brenton. Harcerki. Wie pan. Pani energia działa na mnie przytłaczająco, odpowiedziałem. W tym momencie zadzwonił telefon. Musiałem więc odejść w koniec holu, pozostawiając Joannę na pastwę panny Griffith. Joanna błąkała coś niewyraźnie na temat rabarbaru i fasolki szparagowej, zdradzając całkowitą ignorancję w sprawie ogrodu warzywnego. Proszę, odezwałem się do słuchawki. Z drugiej strony drutu dosłyszałem ciężki oddech, a potem jakiś niewyraźny kobiecy głos powiedział, och. Proszę, powtórzyłem zachęcająco. Och, zaczął na nowo głos, potem spytał nosowo. Czy to? Chciałam wiedzieć, czy to? Czy mówię z jałowcowym dworkiem? Tak, tu jałowcowy dworek. Och, najwidoczniej od tego słowa musiało się zaczynać każde zdanie. Następnie głos spytał ostrożnie, czy można poprosić na chwilę do telefonu panią Patrycz. Oczywiście, powiedziałem. A co mam jej powiedzieć? Och, proszę jej powiedzieć, że mówi Agnieszka, dobrze? Agnieszka Łodel. Agnieszka Łodel? Tak jest. Odłożyłem słuchawkę i krzyknąłem w górę, skąd dochodziły mnie odgłosy działalności pani Patricz. Pani Patricz, halo. Pani Patricz. Gosposia ukazała się na szczycie schodów, trzymając w ręku długi wiecheć. Mimo jej pełnej uszanowania postawy można było wyraźnie wyczuć nastawienie o co tu znowu chodzi? Tak. Słucham pana. Agnieszka Łodel do pani dzwoni. Słucham, proszę. Agnieszka Łodel, powtórzyłem głośniej. Czego ona może chcieć? Niezmiernie skonfundowana, pani Patrycz rzuciła swój wiechać i zaczęła schodzić po schodach, szeleszcząc w podnieceniu suknią w kwiatki. Wycofałem się nieznacznie do jadalni, gdzie Megan pochłaniała cynaderki i szynkę. W przeciwieństwie do Aimee Griffith twarz Megan nie zdradzała żadnej porannej promienności. Prawdę mówiąc, ledwie odpowiedziała burkliwie na moje powitanie i w dalszym ciągu jadła w milczeniu. Rozłożyłem gazetę, a w parę minut później weszła Joanna, zupełnie wyczerpana. Uf, zawołała. Jakaż ja jestem zmęczona. Czuję, że się strasznie skompromitowałam moją całkowitą ignorancją co kiedy dojrzewa. Czy o tej porze roku bywa pnąca fasolka? Sierpień, mruknęła Megan. Ale w Londynie można ją dostać o każdej porze roku, rzekła Joanna, jakby się usprawiedliwiając. Spuszek, głuptasku, powiedziałem, albo mrożoną z okrętów przywożących to i owo z najodleglejszych krańców naszego imperium. Tak jak kość słoniową, małpki i pawie, spytała Joanna. O, właśnie. Ja wolałabym raczej pawia, rzekła w zamyśleniu Joanna. A ja marzę, żeby mieć małą małpkę, wtrąciła megan. Joanna, ciągle zamyślona, odezwała się, obierając pomarańcze. Bardzo jestem ciekawa, jakby to było być taką, a im. Griffith? ryskającą zdrowiem i wigorem, i radością życia. Czy myślicie, że ona bywa kiedykolwiek zmęczona, przygnębiona albo... albo roztęskniona? Odpowiedziałem, że Aimee Griffitha absolutnie nie może być roztęskniona i wyszedłem za Megan na werandę. Stojąc tam i nabijając fajeczkę, usłyszałem, że pani Patrycz weszła z holu do jadalni i powiedziała ponuro do Joanny. Czy mogę z panią chwilę pomówić? Proszę pani? Boże drogi, pomyślałem. Chyba pani Patricz nie zamierza wymówić? Bo jeżeli tak, to panna Emilia Barton nigdy nam tego nie daruje. Pani Patricz mówiła dalej. Muszę panią przeprosić za to, że tu do mnie telefonowano. Ta młoda osoba, która sobie na coś podobnego pozwoliła, powinna być trochę rozsądniejsza. Nigdy nie miałam zwyczaju używania telefonu ani nie pozwalam, żeby moi znajomi tu do mnie dzwonili i jest mi bardzo nieprzyjemnie, że coś takiego się zdarzyło i właśnie pan podszedł do telefonu i w ogóle. Ależ co znowu, nie ma o czym mówić, droga, pani Patrycz, uspokajała ją Joanna. Dlaczegoż by pani znajomi nie mieli korzystać z telefonu, jeżeli chcą z panią porozmawiać? Czułem że twarz pani Patrycz zacięła się jeszcze bardziej niż zwykle, gdy odpowiedziała chłodno. Takie rzeczy nigdy w tym domu się nie zdarzały, proszę pani. Panna Emilia nigdy by do tego nie dopuściła. Jak już powiedziałam, bardzo mi przykro, że coś takiego się wydarzyło, ale Agnieszka Łodel, która się tego dopuściła, była bardzo zmartwiona, a że jest młoda, to nie rozumie. Co jest u państwa stosowne, a co nie. To kamyczek do twojego ogródka, Joanno, pomyślałem wesoło. Ta Agnieszka, co do mnie dzwoniła, proszę pani, ciągnęła pani Patrycz, ona była dawniej w służbie tutaj, pod moim kierunkiem. Miała wtedy szesnaście lat i przyszła wprost z sierocińca. I widzi pani, nie miała ani domu, ani matki, ani nikogo z rodziny. Kto by jej poradził? Przyzwyczajona była przychodzić poradę do mnie. Potrafię jej zawsze wytłumaczyć co i jak, proszę pani. Tak, spytała Joanna i czekała na dalszy ciąg. Więc pozwalamy sobie spytać panią Proszę pani, czy Agnieszka mogłaby przyjść dziś po obiedzie do mnie do kuchni na herbatę? Ma dzisiaj wychodny i chciała przyjść poradzić się, bo widocznie coś jej dolega. Inaczej, nigdy bym sobie nie pozwoliła na coś podobnego, proszę pani. Joanna spytała zdziwiona. Ależ, dlaczego nie miałaby pani zaprosić sobie kogoś na herbatę? Joanna opowiadała mi później, że na te słowa pani Patrycz wyprostowała się sztywno i wyglądała rzeczywiście imponująco, gdy oświadczyła. Takiego zwyczaju nie było nigdy w tym domu, proszę pani. Starsza pani Barton nigdy nie pozwalała przyjmować gości w kuchni, chyba że to był i nasz wolny dzień. Wtedy można było przyjmować gości na miejscu, zamiast wychodzić, ale tak, w zwyczajne dni. Nigdy. A panna Emilia szanuje stare zwyczaje. Joanna jest bardzo uprzejma dla służby i na ogół była przez nią lubiana, z panią Patrycz jednak nigdy nie udało się jej całkowicie przełamać lodów. Nie ma rady, moje dziecko, powiedziałem po wyjściu gospodyni z pokoju, kiedy Joanna przyłączyła się do mnie na werandzie. Twoja wyrozumiałość i sympatia nie zostały przyjęte. Pani Patrycz ceni dobre stare zwyczaje i lubi, żeby wszystko działo się tak, jak przystoi u prawdziwych państwa. Nigdy nie słyszałam o podobnej tyranii, żeby nie pozwolić służbie na wizyty gości, rzekła Joanna. To wszystko bardzo pięknie, ale jestem pewna, że nie mogą przecież lubić, aby je traktowano jak niewolnice. Najwidoczniej jednak tak jest, powiedziałem. Przynajmniej takie typy, jak nasza pani Patrycz. Nie mam pojęcia, dlaczego ona mnie nie lubi. Przeważnie cieszę się przecież sympatią. Zapewne pogardza tobą jako nieodpowiednią panią domu. Nigdy nie przesuwasz ręki po półkach szukając kurzu. Nie zaglądasz pod dywany, nie pytasz, co się stało z resztą czekoladowego kremu i nie dysponujesz ładnego, chlebowego budyniu. Ojej, jęknęła Joanna. Potem powiedziała ze smutkiem. Dzisiaj mi się wszystko fatalnie nie udaje. Nasza imię gardzi mną, ponieważ się nie znam na warzywach. Pani Patrycz dała mi psztyczka w nos za to, że byłam za bardzo ludzka. Pójdę chyba wypłakać się do ogrodu. Megan już tam jest, powiedziałem. Kilka minut przedtem Megan wyszła do ogrodu i stała bezczynnie na środku trawnika, wyglądając jak zamyślony ptaszek czekający na pożywienie, podeszła teraz do nas i powiedziała krótko: Muszę dzisiaj wracać do domu. Co takiego? spytałem zaskoczony. Mówiła dalej, czerwieniąc się, ale z jakąś nerwową determinacją. Byliście strasznie dobrze, że mnie zabraliście, chociaż boję się, że sprawiliście sobie tylko kłopot. Ja się tu czułam świetnie, tylko że teraz muszę wracać, bo bądź co bądź, tam jest mój dom i nie można gdzieś siedzieć wiecznie, więc najlepiej będzie, jak to zrobię zaraz. Oboje z Joanną staraliśmy się odwieść ją od tego postanowienia. Ona jednak upierała się przy swoim także ostatecznie Joanna wyprowadziła w wóz, a Megan pobiegła na górę spakować się. Po paru minutach zeszła ze swą małą walizeczką w ręce. Jedyną zadowoloną osobą zdawała się być pani Patrycz, która niemal uśmiechnęła się. Nigdy nie lubiła Megan. Po powrocie z garażu Joanna zastała mnie jeszcze na środku trawnika. Spytała, czy myślę, że jestem zegarem słonecznym. Dlaczego? Bo stoisz tak, jakbyś był jakimś ogrodowym ornamentem. Tyle, że nie nadaje się do ciebie owo motto o wskazywaniu tylko szczęśliwych godzin. Wyglądasz jak gradowa chmura. Bo jestem zły, najpierw fajmy egryfit na Boga szepnęła Joanna na stronie, żebym nie zapomniała o tych warzywach, a potem megan. Chciałem wziąć ją na spacer na wzgórza. Przypuszczam, że w obroży i na smyczy, rzekła Joanna. Joanna, oddalając się w kierunku ogrodu warzywnego, powtórzyła głośno i wyraźnie. Powiedziałam, przypuszczam, że w obroży i na smyczy pan zgubił swego pieska. Oto całe twoje zmartwienie. Muszę przyznać, że mnie trochę zmartwił nagły wyjazd Megan. Może uznała raptem, że się z nami bardzo nudzi? Prawdę mówiąc, nie było to bardzo urozmaicone życie dla takiej młodej dziewczyny. W domu będzie miała chłopców i Holland. Słyszałem, że Joanna wróciła i szybko wyniosłem się z ogrodu w obawie, by nie zaczęła robić nowych uwag na temat zegara słonecznego. Tuż przed lunchem nadjechał doktor Griffith swoim wozem. Ogrodnik już czekał na niego. Z odpowiednią ilością zieleniny. Podczas gdy stary Adam sładował warzywa do samochodu, poprosiłem doktora do domu na kieliszek. Nie chciał zostać na lunchu. Gdy wszedłem do pokoju z butelką Sherry, Joanna już była przy robocie. Nie zdradzała najmniejszego śladu wrogości. Wtulona w róg kanapy po prostu mruczała z zadowolenia jak kot, wypytując Owena o jego pracę, czy jest zadowolony z tej swojej ogólnej praktyki, czy też wolałby się specjalizować w jakimś kierunku. Jej zdaniem, leczenie ludzi to najbardziej fascynująca rzecz na świecie. Można myśleć, co się chce o Joannie, ale każdy musi przyznać, że potrafi wspaniale słuchać. A po nasłuchaniu się tylu wywodów, niedoszłych geniuszów o tym, jak są niedoceniani. Słuchaniowe na gryfita było dziecinną zabawką. Gdy byliśmy przy trzecim kieliszku, Gryfit opowiadał jej już o jakiejś tajemniczej reakcji czy zabiegu w tak naukowy sposób, że nikt, może poza drugim lekarzem, nie zrozumiałby ani słowa z jego wywodów. Joanna jednak miała zupełnie inteligentną minę i była. Zda się głęboko zainteresowana. Poczułem napad mdłości. Tym razem Joanna już doprawdy trochę przeholowała. Griffith był zbyt porządnym chłopcem, żeby z nim w ten sposób igrać. Kobiety to są naprawdę szatany. Potem spojrzałem spod oka na Griffitha, na jego długi, zdecydowany podbródek i ponuro ściągnięte usta i pomyślałem sobie, że kto wie, czy Joanna potrafi zrobić z nim co zechce? A zresztą mężczyzna nie powinien dać się kobiecie wystrychnąć na dudka. Jeżeli do tego dopuszcza, to sam sobie winien. Wreszcie Joanna powiedziała: Niech pan się namyśli i zostanie u nas na lunchu, doktorze. Griffith lekko się zaczerwienił i powiedział, że bardzo chętnie by został, ale w domu czeka na niego siostra. To zadzwonimy do niej i wytłumaczymy pana, powiedziała szybko Joanna, po czym udaliśmy się do holu, a Joanna poszła telefonować do Aimee. Zdawało mi się, że doktor Griffith jest trochę nieswój i przeszyło mi przez myśl, że może trochę boi się swojej siostry. Po chwili Joanna wróciła uśmiechnięta i oświadczyła, że wszystko w porządku. Tak więc Owen Griffith został na lunchu i zdawał się być bardzo zadowolony. Mówiliśmy o książkach, sztukach granych w teatrze i o polityce międzynarodowej, o muzyce, malarstwie i współczesnej architekturze. Nie wspomnieliśmy słowa stoki i czułem, że owen jest nam za to wdzięczny. Jego ciemna, smutna twarz promieniała. Okazało się, że potrafi być bardzo interesującym kompanem. Po jego wyjściu powiedziałem do Joanny. Ten facet jest zaporządny na twoje sztuczki. Nie może być, powiedziała kpiąco Joanna. Wy, mężczyźni, zawsze trzymacie z sobą. Dlaczego polujesz na niego, Joanno? Zraniona próżność. Możliwe, odpowiedziała tajemniczo moja siostra. Tego samego popołudnia udaliśmy się na herbatkę do panny Emilii Barton, do jej nowego mieszkania w miasteczku. Szliśmy piechotą, czułem się bowiem już na tyle silny, że mogłem zaryzykować spacer po tę Musieliśmy źle obliczyć czas, bo wysoka, koścista kobieta, która nam otworzyła drzwi, oświadczyła, że panna Barton jeszcze nie wróciła z miasta. Była to prawdopodobnie owa wierna Florentyna. Poszliśmy za nią na górę, gdzie Florentyna otworzyła jakieś drzwi wprowadzając nas do wygodnego saloniku nieco przeładowanego meblami. Niektóre pochodziły na pewno z jałoscowego dworku. Florentyna była najwidoczniej bardzo dumna ze swego pokoju. Nie brzydko tutaj, prawda? Bardzo ładnie odpowiedziała ciepło Joanna. Staram się, żeby pannie Emilii było jak najwygodniej. Naturalnie, że nie mogę zrobić dla niej tyle, ile bym chciała, i tak, jak być powinno. Panna Emilia powinna mieszkać w swoim własnym domu, a nie tułać się po wynajętych pokojach. Florentyna, która wyraźnie była trochę jędzowata, patrzyła na nas z wyrzutem. Nie był to nasz szczęśliwy dzień. Najpierw dostało się Joannie imię Griffith i pani Patricz, a teraz obydwojgunam od Jędzy, Florentyny. Piętnaście lat byłam pokojówką w jałowcowym dworku, dodała Florentyna. Joanna, dotknięta niesprawiedliwym zarzutem, powiedziała. Przecież panna Barton sama chciała odnająć dom. Zgłosiła go w biurze pośrednictwa. Zmuszona, zmuszona przez los, rzekła Florentyna. A żyje tak skromnie i oszczędnie. Ale nawet jej rząd nie daje jej spokoju. Tak czy owak zdziera z człowieka żywcem skórę. Potrząsnąłem smutnie głową. Za czasów starszej pani to nie brakowało pieniędzy, ciągnęła Florentyna. Potem biedactwa powymierały jedna po drugiej. A panna Emilia wszystkie pielęgnowała w chorobie. Zupełnie sterała sobie na tym siły, chociaż nigdy ani słóweczkiem się nie poskarżyła, nie użaliła. Taka cierpliwa. Ale odbiło się to wszystko na jej zdrowiu, oj, odbiło. Jeszcze na ostatek przyszły kłopoty pieniężne. Powiada, że akcje nie przynoszą tego dochodu, co powinny. A dlaczego nie, pytam się. Mogliby się wstydzić, żeby tak dokuczać takiej osobie, co się zupełnie nie zna na cyfrach i na ich przeróżnych tam sztuczkach. Prawie wszystkich nas spotkał ten sam los, wtrąciłem. Florentyna jednak pozostała nieprzejednana. To dobre dla kogoś, kto potrafi się kręcić koło swoich interesów, ale nie dla niej. O nią trzeba zadbać i tak długo, dopóki jest u mnie. Nie dam nikomu zrobić jej krzywdy. Nie ma takiej rzeczy, której by mnie zrobiła dla mojej panny Emilii. I patrząc na nas przez dłuższą chwilę, jak gdyby chciała się upewnić, że strzała trafiła do celu, nieposkromiona Florentyna wyszła z pokoju, starannie zamykając za sobą drzwi. Czy nie czujesz się pijawką? Jerry, spytała Joanna. Bo ja tak. Powiedz, co nam tak dziś się źle wiedzie? Zdaje się, że coś niedobrze odpowiedziałem. Najpierw Megan się nami znudziła. Potem pani Patrycz miała ci za złe, a teraz wierna Florentyna ma za złe nam obojgu. Ciekawa jestem, dlaczego Megan od nas odeszła, szepnęła Joanna. Najprawdopodobniej znudziła się naszym towarzystwem. Nie, nie sądzę. Ciekawa jestem, czy nie sądzisz, jene, że pozostaje to w jakimś związku z wizytą AIME Griffith? Myślisz, że powiedziała coś dzisiaj rano, kiedy rozmawiały razem w progu? Tak. Nie miała wiele czasu, ale. Ale ta kobieta jest gruboskórna jak słoń. Mogła powiedzieć: Dokończyłem za Joannę. Wtem otworzyły się drzwi i wbiegła panna Emilia. Zaróżowiona, trochę zduszana, zdawała się być bardzo podniecona. Oczy miała bardzo niebieskie i błyszczące zaszczebiotała trochę roztargniona. O Boże, tak mi przykro, że się spóźniłam. Po prostu sprawunki na mieście. A ciastka pod błękitną różą nie były takie specjalnie świeże, więc poszłam do pani Lygon. Ciastka kupuję zawsze na ostatku, bo wtedy mam pewność, że są prosto z pieca i nie wetkną mi jakiś resztek z poprzedniego dnia. Ale naprawdę jestem zrozpaczona, że państwo musieli na mnie czekać. To nie do wybaczenia z mojej strony. Joanna przerwała. Ależ to tylko nasza wina, proszę pani. Przyszliśmy za wcześnie. Wybraliśmy się piechotą, a Jerry już tak biega, że wszędzie przychodzimy za wcześnie. Nie, nie. Nigdy nie za wcześnie. Niech pani tak nie mówi. Bo dobrego nigdy nie może być za wiele moja droga. Mówiąc to, starsza dama poklepała serdecznie Joannę po ramieniu. Joanna rozpromieniła się. Nareszcie się jej coś udało. Emilia Barton obdarzyła swym uśmiechem i mnie, z lekką jednak rezerwą i nieśmiałością, jak ktoś, kto zbliża się do żarłocznego tygrysa, gdyż wie, że w danej chwili tygrys nie jest głodny. Bardzo to ładnie, że pan C. chciał przyjść na tak czysto kobiecy posiłek, jak popołudniowa herbatka. Przypuszczam, że w oczach panny Emilii Barton mężczyźni to istoty konsumujące niezmierzone ilości łyski z wodą sodową, palący jedno cygaro po drugim, a w przerwach uwodzące wiejskie dziewczęta albo romansujące z mężatkami. Kiedy podzieliłem się później moim spostrzeżeniem z Joanną, odpowiedziała, że prawdopodobnie podświadomym marzeniem panny Emilii było spotkać kiedyś w życiu takiego właśnie mężczyznę. Tymczasem panna Emilia krzątała się po pokoju, podsuwając Joannie i mnie stolik i przynosząc popielniczki. Po chwili drzwi się otworzyły i wkroczyła Florentyna niosąc na tacy herbatę i piękne filiżanki z porcelany corowym derby. Zabrane zapewne przez pannę Emilię z jałowcowego dworku. Herbata była znakomita, kińska. Prócz niej podano półmiski z kanapkami i cienko pokrajanym chlebem, masło i całą masę ciasteczek. Florentyna uśmiechała się i spoglądała na pannę Emilię nieomal z macierzyńską czułością, jak na ukochane dziecko wydające przyjęcie dla lalek. Panna Emilia częstowała nas tak serdecznie. Że oboje z Joanną zjedliśmy najwidoczniej więcej niż wypadało. Mała, starsza dama najwyraźniej rozkoszowała się swą herbatką. Domyślałem się, że dla panny Emilia ja i Joanna stanowiliśmy wielką atrakcję, dwoje ludzi z tajemniczego i pełnego zepsucia Londynu. Rzecz jasna, że rozmowa zeszła niebawem na tory lokalne. Panna Barton wyrażała się ciepło o doktorze Grifficie. O jego dobroci i zaletach zawodowych. Pan Symington był w jej oczach bardzo biegłym prawnikiem i pomógł jej przy kłopotach z podatkiem dochodowym, przez co zaoszczędziła dużo pieniędzy. Sama nigdy by na to nie wpadła. A jaki zawsze dobry dla dzieci i oddany im, oczywiście i żonie, dodała szybko panna Barton. Biedna pani Symington. Jakaż to tragedia zostawić takie małe dzieci bez matki? Nigdy nie była specjalnie silna, a ostatnio zdrowie jej znacznie się pogorszyło. Nic innego, tylko to musiało być jakieś zaburzenie umysłowe. To cała przyczyna nieszczęścia. Nieraz czytałam o takich wypadkach w gazetach. Ludzie wówczas nie są odpowiedzialni za to, co czynią. I ona na pewno nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi. Bo inaczej pamiętałaby przecież o mężu i o dzieciach. Musiała się okropnie zdenerwować tym anonimem, wtrąciła Joanna. Panna Barton zaczerwieniła się i powiedziała z lekkim wyrzutem: Czy nie uważa pani, że to zbyt przykry temat? Wiem, że były podobno jakieś H.M. H.M. Listy anonimowe, ale lepiej nie będziemy o nich mówić, dobrze? To są szkaradzieństwa, które najlepiej pominąć milczeniem. No, cóż, Panna Barton mogła sobie pozwolić na pominięcie milczeniem anonimów, ale nie każdemu mogło to przyjść z równą łatwością. Mimo to zmieniłem posłusznie temat i zaczęliśmy mówić o imię Egryfit. Cóż to za wspaniała, wprost cudowna kobieta, entuzjazmowała się panna Emilia. Ta jej energia i zdolności organizacyjne naprawdę, godne najwyższego podziwu. Prócz tego wzorowo prowadzi ten swój zastęp harcerek, a jaka przy tym praktyczna, jaka nowoczesna pod każdym względem. Można powiedzieć, że to ona sprawuje tutaj rządy, przy tym niesłychanie oddana bratu. Jak to przyjemnie widzieć takie wzajemne przywiązanie między bratem i siostrą. Czy doktor nie czuje się czasami trochę przytłoczony jej wybitną indywidualnością? zapytała Joanna. Panna Emilia spojrzała na nią ze zdziwieniem. A imę bardzo dużo dla niego poświęciła, rzekła z godnością, lekko zabarwioną wyrzutem. Spostrzegłem w oczach Joanny niebezpieczny błysk, szybko więc skierowałem rozmowę na pana Pei. Jedyne co panna Emilia mogła o nim powiedzieć i co zresztą powiedziała, chociaż jak gdyby z powątpiewaniem, to to, że jest bardzo dobry. Tak, bardzo dobry, a poza tym zamożny i niezmiernie hojny. Czasem jednak odwiedzają go bardzo dziwne typy, no, ale on przecież tyle podróżował. Zgodziliśmy się, że podróże nie tylko kształcą, ale także sprzyjają zawieraniu najdziwniejszych znajomości. Ja sama często marzyłam o podróży morskiej, powiedziała panna Barton w zamyśleniu. Tyle się o nich naczytałam, a poza tym to takie pasjonujące. To czemu się pani nie wybierze w jakąś dalszą podróż? zapytała Joanna. Ten nagły zwrot od marzenia do rzeczywistości najwidoczniej zaskoczył pannę Emilię. Ach, nie, nie. To zupełnie niemożliwe. Dlaczego? Przecież to wcale nie takie kosztowne, rzekła Joanna. Ach, tu nie tylko chodzi o koszty. Nie mogłabym przecież podróżować sama. Taka samotna podróż wyglądałaby bardzo niewłaściwie, nie uważa pani? Ale skądże znowu, zapewniła Joanna gorąco. Panna Emilia spojrzała na nią niepewnie. No i zupełnie nie wiem, jakbym sobie dała radę z bagażami. Potem to schodzenie na ląd w obcych krajach najróżniejsze obce waluty. Przed niespokojnym okiem małej damy otwierały się niezliczone zasadzki. Joanna więc szybko pośpieszyła uspokoić ją zapytaniem o zbliżającą się zabawę ogrodową połączoną z kiermaszem. Rzecz prosta, że to z kolei sprowadziło rozmowę na panią Danę Kaltrop. Na twarzy panny Emilii zjawił się leciutki grymas. Wie pani, że to naprawdę bardzo dziwna osoba, co ona czasem za rzeczy wygaduje? Spytałem, jakie mianowicie rzeczy. Och, czy ja wiem? Po prostu takie nieoczekiwane. I sposób, w jaki patrzy na człowieka. Zupełnie jakby to nie był, na przykład pan, tylko zupełnie ktoś inny. Może się źle wyraziłam, ale to tak trudno określić. No, a poza tym pani dane, Kaltrop zupełnie się do niczego nie miesza. Jest tyle przypadków, gdzie żona pastora powinna doradzić, a nawet może napomnieć. Rozumie mnie pani, podnosić ludzi na duchu, wpływać moralnie, nakłaniać do poprawy. Jestem przekonana, że wszyscy by jej słuchali, gdyż jej się po prostu boją. Ona jednak zawsze trzyma się z dala i ma jeszcze takie dziwne przyzwyczajenie, że lituje się nad tym, co są najmniej tego warci. A to ciekawe, powiedziałem, zamieniając szybkie spojrzenie z Joanną. Ale poza tym to bardzo dobrze wychowana osoba pochodzi z bardzo dobrej rodziny. Ale moim zdaniem te stare rody mają czasem mnóstwo dziwactw. Pani dane, Kaltrop bardzo jest oddana mężowi. To człowiek o niezwykłej wprost inteligencji. Czasem mi się zdaje, że on się marnuje w tej dziurze. Dobry człowiek, bardzo dobry i szczery, ale zawsze mnie trochę peszy to jego nadużywanie łaciny. Popatrz, popatrz, zawołałem zainteresowany. Jerry skończył bardzo kosztowną szkołę, gdzie jednak zupełnie nie uczyli łaciny, wyjaśniła Joanna. Ta uwaga nasunęła pannie Emilii nowy temat. Tutejsza nauczycielka to bardzo niemiła osoba, rzekła. Podejrzewam, że jest bardzo czerwona. Przy słowie czerwona panna Emilia znacząco zniżyła głos. Potem, gdy szliśmy pod górkę, wracając do domu, Joanna powiedziała, Panna Emilia jest przemiła, nie uważasz? Tego wieczora Joanna wyraziła wobec pani Patrycz nadzieję, że jej herbatka popołudniowa dobrze się udała. Pani Patrycz poczerwieniała i zesztywniała jeszcze bardziej niż zwykle. Dziękuję pani, ale Agnieszka wcale się nie zjawiła. O, to szkoda. Dla mnie raczej obojętne, proszę pani, odpowiedziała pani Patrycz. Była jednak tak przepełniona poczuciem doznanej krzywdy. Że nie mogła się powstrzymać od wylania żalu przed nami. Ani mi się nie śniło jej zapraszać. Sama zadzwoniła, powiedziała, że coś ją dręczy, i spytała, czy może do mnie przylecieć, poradzić się, bo to jej wolny dzień. Odpowiedziałam, że dobrze, niech przyjdzie, jeżeli państwo się zgodzą. Państwo się zgodzili. No, a ona wcale się nie pokazała i nie dała znaku życia, ani nie przysłała słowa usprawiedliwienia czy przeproszenia. Chociaż spodziewam się jutro rano karty od niej. Ach, te dzisiejsze dziewczęta, zupełnie bez żadnego wychowania. Joanna próbowała bronić Agnieszki i ukoić zranione serce pani Patricz. Może się czuła niedobrze, powiedziała. A pani nie telefonowała do niej, żeby się dowiedzieć? Pani Patrycz znowu się nastroszyła. Nie proszę pani, rzecz prosta, że nie telefonowałam. Jeżeli Agnieszce podoba się ordynarne zachowanie, to jej sprawa. Ale usłyszy parę słów prawdy, jak ją zobaczę. Pani Patrycz wyszła z pokoju pełna oburzenia, a my oboje zaczęliśmy się śmiać. Mamy tu z pewnością do czynienia z dobrymi radami pani Zofii, powiedziałem. Mój chłopiec stał się obojętny. Co mam robić? Z braku pani Zofii i pani Patrycz miała udzielić skutecznej rady. Tymczasem nastąpiło pogodzenie i prawdopodobnie w tej chwili Agnieszkę można znaleźć w objęciach jakiegoś chłopca gdzieś tam w cienistej alei, jak wiele innych parek, które się spotyka przechodząc tamtędy. Człowiek się wtedy okropnie peszy, ale ich to bynajmniej nie krępuje. Joanna ze śmiechem przytaknęła mym słowom. Po chwili zaczęliśmy znów mówić o anonimach. Byliśmy ciekawi, jakie postępy zrobili inspektor nasz i melancholijny graves. Dziś własna mija tydzień od śmierci pani Semington, zauważyła Joanna. Przypuszczam, że do tej pory wpadli już na jakiś ślad. Wykryli odciski palców, zbadali charakter pisma czy coś w tym rodzaju. Odpowiedziałem jakoś nie bardzo przytomnie. Gdzieś w podświadomości zaczął się we mnie rodzić dziwny niepokój. Łączył się on wyraźnie ze słowami Joanny. Dziś właśnie mija tydzień. Powinienem wcześniej wpaść na to. Być może, że już wówczas powziąłem podejrzenia. W każdym razie zaczął się już ferment w mym umyśle. Niepokój wzrastał, wypełniał mi już cały mózg. Joanna zorientowała się nagle, że nie słucham jej opowiadania o jakimś zabawnym spotkaniu w miasteczku. O czym myślisz, Jerry? Nie odpowiedziałem, ponieważ w moim mózgu wydarzenia zaczęły się układać jak części główki. Samobójstwo pani Symington. Owego popołudnia była w domu sama. Sama. Bo służba miała ten dzień wolny, właśnie tydzień temu, dokładnie tydzień. Jerry, o co? Przerwałem jej. Joanno, służba zwykle ma wychodny raz w tygodniu, tak? I co drugą niedzielę wolną, odpowiedziała Joanna, ale co to ma? Nie chodzi mi o niedzielę. Te wolne dni wypadają w ten sam dzień tygodnia. Tak, przeważnie tak. Joanna patrzyła na mnie zdziwiona. Myśli jej nie nadążały za moimi. Przeszedłem przez pokój, by zadzwonić, i po chwili zjawiła się pani patrycz. Niech mi pani powie, odezwałem się, ta Agnieszka łodel gdzieś pracuje. Tak jest, proszę pana. U pani Semington, to jest chciałam powiedzieć, że teraz u pana Semingtona. Zaczerpnąłem głęboko tchu. Rzuciłem okiem na zegar. Była godzina dziesiąta trzydzieści. Czy o tej porze Agnieszka powinna już być w domu? Pani Patrycz widocznie nie podobało się moje pytanie. Tak jest, proszę pana. Dziewczęta muszą być w domu o dziesiątej. U państwa Symingtonów panują dawne zwyczaje. Pójdę zatelefonować. Postanowiłem nagle. Wyszedłem do cholu, a za mną Joanna i pani Patrycz. Było widać, że pani Patrycz jest wściekła, a Joanna znudzona. Gdy nakręciłem numer Symingtonów, Joanna spytała: Co masz zamiar zrobić, Jeny? Chcę się upewnić, że Agnieszka wróciła cało do domu. Pani Patrycz parsknęła. Po prostu parsknęła. Nic więcej. Mnie jednak figę obchodziło parskanie pani Patrycz. Na drugim końcu drutu usłyszałem głos Elsie Holland. Przepraszam, że tak późno dzwonię. Tu mówi Jenny Burton. Czy jest w domu? To jest, czy Agnieszka już wróciła do domu? Dopiero wypowiedziawszy te słowa, zorientowałem się, że postępuje jak idiota bo jeżeli dziewczyna wróciła i wszystko jest w porządku, to jak? U diabła, wytłumaczę moje pytanie. Sto razy lepiej, gdyby Joanna zatelefonowała, chociaż i wtedy należałoby to w jakiś sposób upozorować. Czułem już nową falę plotek w Limstok, w których rolę bohaterów będziemy odgrywać ja i Agnieszka. Elsie Holland była bardzo zaskoczona moim pytaniem, czemu zresztą nie można się dziwić. Agnieszka? O, z pewnością już jest w domu. Poczułem się bardzo głupio, brnąłem jednak dalej. Czy nie zechciałaby pani jednak sprawdzić, czy na pewno wróciła? Jedno trzeba przyznać guwernantkom. Jeżeli im się poleci coś zrobić, to na pewno zrobią, nie zastanawiając się dlaczego. też Elsie Holland odłożyła słuchawkę i posłusznie odeszła. Po kilku minutach znowu usłyszałem jej głos. Jest tam pan jeszcze? Halo. Tak, słucham. Prawdę powiedziawszy, Agnieszki jeszcze nie ma. Wszystko było już dla mnie jasne. Wiedziałem, że przeczucie mnie nie omyliło. Po chwili słuchawkę wziął sam pan Symington. Halo, pan Burton, o co chodzi? Czy pańska służąca, Agnieszka, jeszcze nie wróciła? Nie, jeszcze nie. Właśnie panna Holland chodziła sprawdzić. Ale o co panu chodzi? Czy się coś stało? Nie, nic się nie stało, odpowiedziałem. Czy pan ma jakieś podstawy, by przypuszczać, że Agnieszce coś się stało? Wcale bym się nie zdziwił, odpowiedziałem ponuro.